dumnie oczekuje z mistrzostwem Universal na swojego rywala z Royal Rumble, Sepha freaking Rollinsa. A za chwilę ci dwaj będą mieli sobie coś do przekazania. Jak wiemy, na Royal Rumble dojdzie do ich starcia bez udziału braci Uzo. Oni zostali spanowani pod ringiem. Czas na jego rywala na Royal Rumble, właśnie tego zwariowanego Sepha Rollinsa. On już od dłuższego czasu zmienił swój wizerunek na takiego szaleńca. Jak widać, nieźle sobie właśnie w tym wizerunku radzi. Wizjoner, rewolucjonista, ale także ekscentryk, który mi się kojarzy, Andrzej, szczerze mówiąc, z Jokerem. No tak, dokładnie, jest w tym sporo podobieństwa. Jeszcze potrzebny byłby malunek na twarzy i można by powiedzieć, że jest to Joker prześmiewca, który jest pewny siebie. No i tak właśnie mniej więcej prezentuje siebie Seth Rollins, który jest przekonany o tym, co zresztą już parę razy dowodzi, że jest najlepszy, że to on będzie teraz mistrzem Universal. Już za chwilę będą mieli sobie coś do powiedzenia, ale jak wiemy, w tego typu sytuacjach brakuje wyłącznie iskry w składzie prochu. Ci dwa jednak zdają się doskonale i nie wydaje mi się, aby miało tutaj dojść do jakichś rękoczynów. Jednak pamiętajmy, że w WWE wszystko jest możliwe. Zdecydowanie tak, tym bardziej jeżeli znajdzie się takich dwóch w jednym miejscu, gdzie mała iskierka może doprowadzić do wybuchu. Posłuchajmy więc może, co będą mieli sobie do przekazania. Kansas City. Doceń mnie. Myślisz, że jesteś Patrykiem Mahomesem? Nie żartuj. Docenię fakt, że załatwiłem cię przed tygodniem i chciałbym ci podziękować za to, co zrobiłeś. Twoi kuzyni zostali zdyskwalifikowani, a jutro zmierzymy się tak, jak powinniśmy, czyli jeden na jednego. To była łatwa decyzja. Nie mogłem pozwolić, żebyś upokorzył moją rodzinę, odliczając kuzynów. Wolałem przyłożyć ci w gębę i efekt był taki sam. To proste. Chwileczkę. Upokorzeniem jest bycie odliczonym przez Setha Rollinsa? Jeśli tak, to już przyniosłeś najwięcej wstydu swojej rodzinie. Powiedziałem to tydzień temu. Powtórzę, wciąż żyjesz przeszłością. Mamy 2022, a wódz jest teraz Bogiem. Jasne. Opowiadasz o Bogu. Nie żyję przeszłością. Myślę o dniu jutrzejszym, ale przeszłość to dobry punkt wyjścia, bo cofając się w czasie, przypomnimy sobie ważne chwile, jak choćby najbardziej popularna realizacja kontraktu Money in the Bank. Wtedy odebrałem ci pierwszą ważną chwilę na WrestleMania. Pamiętasz, jak wróciłem po okropnej kontuzji kolana, a w pierwszej walce zatrzymałem cię, odliczyłem i odesłałem na 30-dniowe wakacje? Mamy to już za sobą. W porządku. A przypominasz sobie, jak przyłożyłem ci krzesłem i na zawsze wszystko zmieniłem? Ooh.
To cię trochę zabolało. Coś ci powiem o tamtej chwili. Kiedy oberwałeś krzesłem w plecy, wiedziałem, co robię. To było dla twego dobra. Wiedziałem, że staniesz się supergwiazdą. Musisz mi podziękować za wszystkie pieniądze, prywatne samoloty, wakacje, starcia wieczoru WrestleMania. Jesteś największą gwiazdą naszego pokolenia i osiągnąłeś już wszystko, tak? Pokonałeś też każdego, załatwiłeś ich, przepadli. Zrobiłeś wszystko poza pokonaniem mnie w ważnym pojedynku. Chcę, żebyś wiedział, że jutrzejsza walka to nic osobistego. Po prostu odbiorę ci tytuł. Bracie, zawsze będę cię kochał. Odebrało ci mowę? Powiedz coś. Uderzyłeś mnie krzesłem i rozbiłeś The Shield. Naprawdę próbowałem ci to wybaczyć. Ale nigdy nie wybaczę ci tego, co nam zrobiłeś. Nienawidzę cię. Tak, wiem o tym. A jutro jeszcze bardziej mnie znienawidzisz. Masz mnie za klauna, to ty jesteś pośmiewiskiem. Twoje panowanie jest żartem, twoja grupa jest żartem i twoja rodzina też. Twoi kuzyni są żartem, podobnie jak twój tatoś i wujek. Jutro to wszystko przepadnie. Wow, Romanowi Reignsowi puściły nerwy! No ale nic dziwnego, no śmieje się prosto w twarz, jak szaleniec, jak nienormalny. No ale tak jak powiedziałem, to jest jego metoda prowokowania przeciwników tylko po to, żeby wykorzystać ich moment nieuwagi. Roman Reigns jednak mija tylko Sepha Rollinsa, potrącił go barkiem, ale nie, decyduje się na atak cios Supermana, nieudany! Przewidział taką możliwość Seth Rollins, w końcu zna go doskonale. A ta konfrontacja będzie bardzo osobista. Do tego trafi na szalę mistrzostwo wagi ciężkiej błękitnego brandu WWE. Ona już na Royal Rumble, gdzie rozpoczynamy drogę na WrestleManię. I tam właśnie spotykamy się ponownie. Towarzyszyli państwu Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Dialogi tłumaczył Rafał Tomasiak. Czytał Maciek Szklarz.